I witamy Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. Na żywo rzecz jasna Magda Suchodolska i Kasia Gracz prowadzą dzisiaj program dla Państwa. Teraz zmieniamy zupełnie temat. Będzie muzycznie. Będzie muzycznie. Witamy serdecznie kolejni goście, chociaż nie wszyscy członkowie zespołu Anti-Tank Nan. Witamy Was serdecznie. Igor Gwadera, gitarzysta, i Bogumił Krakowski, perkusista. Wydaliście nowiutką płytę, zresztą formacja też jest nowa. Skąd pomysł na tą kapelę? Moment, Igor, bo coś nam z mikrofonem się dzieje. Może, o właśnie. Zacznijmy jeszcze raz, skąd pomysł na ten właśnie zespół? Tak jak wszystkie pomysły, ten pomysł wziął się z głowy. Chciałem wyjść z takiego garażowego grania z rówieśnikami i chciałem zrobić coś takiego poważniejszego i większego, dlatego wysłałem Titusowi swoje nagranie, właśnie nasz pierwszy utwór If You're Going Through Hell, Keep Going, do którego od razu nakręciliśmy też klip. Mimo tego, taki pomysł, taka aspiracja, żeby w ogóle wyjść, jak powiedziałeś, z garażowego grania i wejść do zespołu, do muzyków, którzy są jednak na rynku od bardzo długiego czasu. Pomimo tego, że jesteś tak młody, nie bałeś się może zetknięcia, presji, jaka też jest związana z tym, że pozostali członkowie zespołu są na rynku tak długo? Nie, u nas nie ma żadnej presji, ani nic, ani czegoś podobnego. Tutaj wszyscy się doskonale rozumiemy muzycznie. No właśnie, ale też wejście do takiego zespołu, założenie go, bo tak naprawdę o tym też mówimy, jest dużym prestiżem, dużą też odpowiedzialnością. A jak udaje Ci się to łączyć z takimi zwykłymi obowiązkami chociażby szkolnymi? No i jakoś muszę i na razie nie sprawia mi to żadnych kłopotów. Wszystko dzielę i na wszystko znajduję czas. A które życie jest fajniejsze, ten okres przed tą kapelą, czy teraz? Na pewno teraz, ale jeszcze takiego życia w kapeli nie miałem okazji zasmakować, bo trochę za krótko jeszcze gramy. Dobrze, porozmawiamy może też troszeczkę o płytce. Jaka jest ta płyta? Jakie są utwory? Jaka jest muza, że tak powiem? Tak, pokażmy. Pokażmy, to jest okładka. Co ona przedstawia? Przedstawia wisielca z kart tarota, albo w takiej pozycji przedstawia tańczelca. Na ten pomysł wpadł właśnie Mr. Bo, jak siedzieliśmy w studiu po nagraniu tej płyty, w trakcie nagrań tej płyty, i jakoś tak po prostu na to wpadł. Jakie utwory na tej płycie znajdziemy? Różne. Ta płyta ma taki swój własny styl. No właśnie, jaki? Swój. Nie potrafię tego określić. Tu jest coś takiego nowego, a zarazem w starym stylu. Ciężko to opisać. Wiesz co, dla przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą posłuchać dobrej muzyki rockowo-metalowej, to będzie akurat dobra płyta, dlatego że tutaj nie ma żadnych wyścigów, tu nie ma ścigania się na coś nowego albo wracanie do jakichś tam starych korzeni. Po prostu gramy to, co nam się najbardziej podobało, co w takim wspólnym... Chcieliśmy zrobić dobry rock'n'rollowy album. I to wszystko. I udało się. Odsłuchałam jeden kawałek dzisiaj, nie pamiętam może tytułu, wybaczcie mi, i słyszałam Titus tam... Może weź zanuć. Może. Nie będę. I Titus tam troszeczkę inaczej śpiewa niż w Acid Drinkers, tak? Wiesz co, on tutaj w ogóle inaczej śpiewa niż w Acid Drinkers. Tutaj miał 100% pole do popisu tylko dla siebie i mógł dowolnie, że tak powiem, sobie działać. W Acidach tak nie jest, tam podobno jest trochę inaczej, ale u nas miał 100% wolność. Cała płyta też się różni od tego, co robią Acid Drinkers. No właśnie, powiedzmy, czym się różni? Wieloma różnymi rzeczami. Trzeba posłuchać, aby ocenić. Tak, tak. Powiedzcie mi, kiedy gracie? Jest to teraz najbliższy koncert, mamy 22 czerwca w Słowianinie, razem z zespołami Analiza i Godbite, a 26 w goleniowskim klubie Rampa gramy z zespołem... Saint Vitus. Starzy amerykańscy wyjadacze.
starsi od nas. Ja dzisiaj poczytałam też troszeczkę w internecie i pogrzebałam. To jest tak, że gdzieś tam w któregoś z muzyków w szufladzie leżały już gotowe piosenki i te piosenki są na tej płycie. Jak to było z tym? To znaczy tak, jak wspólnie pracowaliśmy razem w sali prób robiliśmy, no to wiadomo, że gro riffów zostały przeniesione przez Adama, drugiego gitarzystę. I na tych riffach, które jakby on miał wymyślone, budowaliśmy wszystkie piosenki. Aczkolwiek riffy były poniekąd Adama, ale każdy dał coś swojego, tak, z robieniem ciasta, tak. Jeden przynosi składniki takie, drugi takie, trzeci takie, a czwarty takie. A ja jeszcze chciałabym zapytać, tak? Jeszcze chciałam dopytać Igora o to, od jak dawna ty w ogóle grasz na gitarze, żeby w tak młodym wieku wejść do takiego zespołu, założyć go, wydać płytę. Gram już jakieś 4 lata i uczę się cały czas u Jarka Hilkiewicza. Gra obecnie w My Riot i z braćmi. Okej, to tak właśnie dziś porozmawialiśmy sobie na temat muzyki, że tak powiem. Naszymi gośćmi była grupa Anti-Tank Nun, Igor Kwadera, gitarzysta i perkusista tej grupy Bogumił Krakowski. Najważniejsza informacja, powtórzmy jeszcze raz, gracie w piątek. Słowianinie. W piątek, 22 czerwca dokładnie. Od 19:00. Wszystkich miłośników ciężkiego brzmienia zapraszamy bardzo serdecznie. A ja zapraszam do zakupu płyty, bo naprawdę fajna. Tak. Ja też zapraszam wszystkich do zakupu płyty, i jestem ja w Piku. Zapraszamy. Dziękuję. Ja widziałam teledysk i zapraszam do jego oglądania, bardzo, bardzo fajne. Dziękujemy bardzo, teraz króciutki przerywnik, szanowni dziękuję państwo, i zmieniamy temat. Witam państwa po przerwie. Przypominamy na żywo studio telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Szanowni państwo, zmieniamy temat, tak jak mówiliśmy. Naszym gościem jest pani Olga Adamska, aktorka. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Aktorka teatralna, tak? Dobrze? Tak, tak, teatralna. Dobrze. Teatralna. Porozmawiamy sobie właśnie o aktorstwie, o czymś, o czym dużo młodych ludzi marzy, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie o tym też się zapytamy, ale zacznijmy od tego, jaka jest różnica pomiędzy aktorem filmowym a aktorem teatralnym. Jest jakaś różnica? No, zasadnicza, natomiast ja mogę wypowiadać się na temat aktorstwa teatralnego, ponieważ jestem aktorką teatralną. Gram w teatrze od 15 lat, odkąd w 1997 roku skończyłam Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Sulskiego w Krakowie. A o filmowym to tylko wiem tyle, ile zagrałam jakichś tam małych rzeczy w filmie czy w serialu, ale to jest zasadniczo inna praca. Mówiąc podstawowo, to aktor teatralny ma powtarzać przedstawienie. Jeśli przedstawienie jest uznane przez publiczność za dobre, to publiczność odwiedza nas i po 100 razy, i po 150, i po 250. Wiadomo, że w Teatrze Polskim jest grane przedstawienie Mayday, które było zagrane ponad 400 razy. A choćby prywatna klinika, w której ja gram główną rolę, ponad 270 razy. Czyli ta powtarzalność u aktora teatralnego jest najważniejsza, ale nie tylko powtarzalność, ale również to, żeby to przedstawienie za każdym razem było grane jak pierwszy raz. A tutaj mogę Państwa zapewnić z tego miejsca, że naprawdę dla nas jest to codziennie inne spotkanie z widzem, ponieważ publiczność w swojej masie, w zależności jaka ona jest, czy to jest 80 widzów, czy 180, czy 350, czy 600, jest zawsze inna, zawsze inna. Także to jest bardzo ciekawe, no ale to jest ta zasadnicza różnica, prawda, że z jedną rolą można być przez 6 lat, 10, 15, a z filmową to jest po prostu inaczej. To jest krótszy odcinek czasu. Ja chciałabym zapytać właśnie o tą rolę z publiczności, jeżeli chodzi o grę aktorską. Jak to jest, czy aktor zauważa tą publiczność w trakcie odgrywania roli, czy aktor się zupełnie wyłącza, skupia się na swoim tekście? To znaczy, publiczność zawsze jest ważna i nie można się od publiczności całkowicie odciąć. To w ogóle nie jest celem aktorstwa. Natomiast
widzów się nie widzi. Tutaj widzę Państwa, bo mam ich świetnie oświetlonych, prawda? Natomiast w teatrze jest zwykle rampa, która nas oślepia i jeśli o ile nie mamy jakiejś jasnej podłogi czy świateł, które świecą również na widownię, to po prostu publiczności nie widzimy, ale jest energia i bardzo się też czuje publiczność i przede wszystkim są reakcje publiczności, ponieważ my to w teatrze mamy tu i teraz na żywo, tak? Musimy w filmie, musimy pójść na film i zobaczyć, jak reaguje publiczność, a w teatrze jesteśmy, jakby to można powiedzieć w cudzysłowie, recenzowani na żywo, że publiczność albo reaguje spontanicznie, albo nie. Albo się wzrusza, albo milczy, przerażona, czy też wbita w fotel, albo jest jakaś obojętność, a to się naprawdę odczuwa. A jakie trzeba posiadać cechy lub jakim trzeba być człowiekiem, aby uprawiać zawód aktora? Potrzebne są jakieś cechy? Na pewno potrzebne są pewne cechy. To jest tak różnie, bo do aktorstwa można, szczególnie w dzisiejszych czasach, że się tak wyrażę, dojść inną drogą. Nie trzeba wcale kończyć szkoły teatralnej, żeby występować, czy żeby być popularnym. Natomiast szkoła teatralna, zdawanie do szkoły teatralnej, zdanie egzaminów i skończenie tej szkoły, no to tutaj już są pewne określone wymagania, które trzeba spełniać, prawda? Na pewno aktor ten teatralny, no musi mieć głos, musi się nie umieć nim posługiwać, musi być słyszalny, musi być zrozumiały. Nie jest to kwestia tylko wymowy, ale również tego, żeby wiedzieć, co się mówi i co się chce przekazać. Jakkolwiek to górnolotnie brzmi, to naprawdę tak musi być. Musi być wygląd, musi być pewna dyscyplina. To jest, u nas było takie powiedzenie w szkole teatralnej, pani profesor mówiła, że w zawodzie aktora to trzeba być. Szmata idzie w górę i trzeba być. Trzeba być obecnym i rzeczywiście tak jest, że nie ma tylko naprawdę wysoka temperatura, bardzo wysoka temperatura albo jakoś obłożnie chory aktor nie stawia się w pracy. Nie ma po prostu czegoś takiego jak chorowanie. Także to też wymaga pewnej odporności. W szkole teatralnej na egzaminach zwracają ta cała komisja złożona z wielu wspaniałych profesorów, wspaniałych uznanych aktorów, na wiele drobiazgów, różnych rzeczy, które się młodym ludziom na początku wydają jakieś absurdalne, to, że ktoś ma płaskostopie, ktoś, że ma krzywy kręgosłup i nie może. To już oprócz kwestii estetycznych, to potem ma bardzo duży wpływ na to zawodowe życie aktora, bo jednak trzeba spędzić 4-godzinną próbę, potem przedstawienie bardzo ciężkie, prawda? I to wszystko trzeba wytrzymać, trzeba mieć siłę, no i jeszcze przekonywanie. Także no troszeczkę cech takich no trzeba mieć specyficznie, trzeba mieć. Ja chciałabym zapytać, czy w trakcie swojej wieloletniej kariery odgrywała Pani taką rolę, domyślam się, że żadnej roli Pani nie zapomni, ale która jest Pani ulubioną, do której najchętniej, najmilej Pani wraca? O, to jest tak z aktorstwem, że dostaje się rolę i trzeba ją kochać i ukochać ją trzeba tak, żeby była jak najkochańsza, bo wtedy jest jakieś prawdopodobieństwo, że się ta rola może udać i to jest tak, że sobie coś tam można wymarzyć, a nie, ja raczej zawsze starałam się przyjmować z jakąś taką ciekawością te postaci. Natomiast rzeczywiście jest to takie zadanie aktora, że tak ja to odbieram, że żeby rzeczywiście w każdej roli zobaczyć coś szalenie dla siebie ciekawego i to jest pewnego rodzaju wyzwaniem, bo my nie dokonujemy tego wyboru sami, prawda? Nie mam takich ról, na pewno jestem bardzo związana z rolą Harriet z Prywatnej Kliniki, bo ją zagrałam po prostu ogromną ilość razy i dla mnie to ogromna nauka, bo trzeba pamiętać, że aktor uczy się występując, tak? Grając. To rozwija go najbardziej. No i dlatego na pewno tej roli zawdzięczam jakiś taki postęp. A co można poradzić bądź powiedzieć takim młodym ludziom, którzy mówią, a ja będę aktorem? Są jakieś porady, które można podać im tak o, na tacy troszeczkę? Znaczy ja myślę, że nie, no ale ja bym zaczęła od tego, czy jaka jest wrażliwość tego człowieka w ogóle na film, na aktorstwo, na teatr, na dramat, na poezję.
bo jednak aktor musi być wrażliwy na to. Tak, jakkolwiek, w jaką stronę to nie idzie, prawda, już reforma teatralna, Craig powiedział nie, że teatr nie jest, nie ma służyć tylko literaturze i to się tak przemienia i jest różnie w teatrze i nie trzeba być wcale w teatrze, który tylko literaturze służy. Są miejsca, gdzie się śpiewa, są miejsca, gdzie się tańczy. Teatr to ogromne pojęcie, ale jeśli ktoś by chciał być takim tym aktorem dramatycznym, prawda, no to jednak bym od tego ja wychodziła z ciekawości, żeby dowiedzieć się, czy to rzeczywiście tego człowieka ciekawi, interesuje i jak on się w tym odnajduje, jak on sobie to wyobraża. A myślę, że to jest ciekawe, no a potem pewne techniczne rzeczy, prawda, jak wymowa. Dykcja. Coś można wypracować, a jak pracować, czegoś nie można. Ja chciałabym jeszcze dopytać, ponieważ mówiła Pani o tych szczegółowych kryteriach, jakie obowiązują przy egzaminach w szkole aktorskiej. To znaczy, ja nie mówiłam o tych szczegółowych kryteriach, ja tylko mówiłam o takich przykładach, które wydają się młodym ludziom być może niepotrzebne, a potem z biegiem czasu my stwierdzamy, że to jednak nie było takie bez przyczyny kładziony nacisk na to. A czy Pani od dziecka myślała o tym i chciała być aktorką? Tak, ja akurat chciałam. Ja od 7 roku życia chciałam być aktorką, więc miałam to szczęście. To szczęście teraz mogę powiedzieć, że szczęście, bo jestem bardzo spełniona i bardzo lubię to, co robię. A to tak też trudno przewidzieć, prawda? Bo dopóki nie zaczniemy pracować, to nie wiemy grać, tak naprawdę. To nie wiemy. To jest takie, coś tam się przeczuwa na studiach, ale tam właściwie się nie gra jako tako. Tam każdy egzamin komisyjny jest takim podsumowaniem i koniec, i premiera i koniec, prawda? Dopiero w teatrze okazuje się, że premiera jest pewnym etapem, a potem się zaczyna prawdziwe życie postaci. Także to jest takie nie do przewidzenia. Ja akurat chciałam i się tym zajmowałam i jakoś tam do tego dążyłam, poprzez oczywiście drogę konkursy recytatorskie, konkursy piosenki śpiewane i tak dalej, i tak dalej. Także moja droga była dość taka, powiedziałabym, normalna, tak jak wielu później adeptów sztuki, przynajmniej z takimi, z którymi ja się spotykałam wtedy, 15 lat temu w szkole teatralnej. Bo to też się, myślę, zmienia wraz ze zmianą pokoleń, wraz ze zmianą tego, co się dzieje, prawda, w środkach masowego przekazu, choćby z internetem. To były troszkę inne czasy jednak, mimo wszystko. Dziękujemy bardzo, że zechciała Pani przybyć do nas i porozmawiać trochę o aktorstwie. Wydawałoby się łatwym zawodzie, ale nie do końca. Pani Olga Adamska była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Króciutki przerywnik i znowu będziemy zmieniać temat. Będziemy rozmawiać o tym, o czym od kilku tygodni rozmawia cała Polska, Euro 2012, ale w ujęciu socjologicznym tym razem. Witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Na żywo jest z nami profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Jacek Leoński. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Socjolog. No właśnie, będziemy rozmawiać o Euro 2012. Po raz pierwszy mamy możliwość organizowania tak dużej imprezy. Panie profesorze, co to znaczy w ujęciu społecznym? Co dla nas, co dla Polaków oznacza Euro 2012? Myślę, że można spojrzeć na to bardzo wielowymiarowo. Przede wszystkim, tak jak tutaj Pani zauważyła, jest to rzecz, która się dzieje po raz pierwszy, rzecz, ogromne święto, ogromna impreza. Jest to wydarzenie nie tylko dla tych, którzy organizowali, nie dla jakichś władz, dla jakichś organizatorów, ale także dla tych wszystkich, którzy spontanicznie w tym uczestniczą. Jest to ważne, chociażby także z tego punktu widzenia, że dzieje się wreszcie coś innego, że nie jest to tylko ciągle, że która partia z którą partią się kłóci, że ciągle polityka, ciągle jakieś przepisy, niezadowolenia, a jest to swego rodzaju święto, które powoduje odskocznię od tej szarej codzienności, od tego świata politycznych kłótni,
pomiędzy rozmaitymi partiami, władzami. Spotkałem się z takimi opiniami, że no nareszcie jest coś innego, że wreszcie nie ma tej nudnej polityki, podobnie w telewizji, że no mówi się o czymś innym, a nie bez przerwy to samo. Euro dla nas trwało krótko, nasza drużyna już co prawda odpadła, ale panie profesorze, jak możemy skomentować to, że wielu z nas, wielu Szczecinian, mimo tego, że u nas nie odbywał się żaden mecz, przystawiało swoje samochody w biało-czerwone flagi? My się jednoczymy, my się zaczynamy przyznawać do naszego patriotyzmu, przecież kiedy mamy święta 1 maja i 3 maja, nikt na samochodzie nie wywiesza flagi. Z pewnością. To problem flagi, problem barw narodowych to jest też kwestia świadomości narodowej, świadomości propaństwowej. W Polsce, i to wynika z wielu lat doświadczeń okresu nie tylko powojennego, poprzedniego ustroju, ale jeszcze wcześniejszych, to co było narzucane przez władzę, co się kazało robić, to było z reguły odrzucane. To co spontanicznie się robi, co pozwala zamanifestować jakieś swoje uczucia, emocje, jest czymś takim własnym, nienarzuconym, czymś oddolnym. I sądzę, że to jest taka właśnie manifestacja pewnych emocji. Aczkolwiek też trzeba zauważyć, że te manifestacje u Polaków to są chwilowe. Najczęściej są chwilowe. Przykładów takich jest mnóstwo. No chociażby zobaczmy, co się działo w okazji wyboru Jana Pawła II, później jego pielgrzymki, czy wreszcie śmierć. Było wiele obiecywań, wiele barw narodowych, wiele śpiewów, ale bardzo szybko to się kończyło i ludzie o tym zapominali. Podobnie jest teraz w trakcie euro. Obawiam się, że euro się skończy i już to myślenie takie właśnie narodowe, patriotyczne, ale nie patriotyczne w sensie szkolnym, czy w sensie jakichś lektur szkolnych, ale takie bardziej nowoczesne, bardziej ludzkie, skończy się. No właśnie, a czy to po prostu nie jest ludzkie, czy to nie jest nasza taka cecha, że zawsze jest tak, że na początku człowiek jest w euforii, robi wiele deklaracji, a z czasem ten entuzjazm do każdej sprawy tak naprawdę opada. Myślę, że tutaj można to ująć w kategoriach tak zwanej neoplemienności. Jest to taka teoria socjologiczna, coraz bardziej popularna, dotyczy ona społeczeństwa postnowoczesnego. Nie jesteśmy, zresztą żadne społeczeństwo nie jest w pełni społeczeństwem postnowoczesnym, niemniej jednak teoria ta mówi, że więzi międzyludzkie są tworzone na bazie interakcji bezpośrednich, na bazie emocji, a więc, że zaczynamy odczuwać jakąś wspólnotę wtedy, kiedy coś się dzieje między nami, w danym momencie, w danej chwili, tu i teraz, że te więzi nie są w jakiś sposób tworzone sztucznie, narzucane przez władze, przez organizacje, instytucje rozmaite i jest ono często chwilowe, jest to właśnie na tu i teraz, ale też jest bardzo silne. Panie profesorze, a jakie wnioski możemy wyciągnąć po zachowaniu nas, naszego społeczeństwa, kiedy Polska przegrała? Myśmy się z tym w pewnym stopniu liczyli. Sądzę, że tak. U bardzo wielu osób występowała postawa życzeniowa, a więc jakby rozmaite osoby i publiczne, i niepubliczne udzielały wywiadów i pytano się te osoby, jaki będzie wynik wtedy, kiedy grała Polska. I w 90% te przewidywania, te deklaracje przewidywały zwycięstwo Polski, ale to były deklaracje życzeniowe, a nie wynikające z realnej oceny sytuacji. Można powiedzieć, że to, co się będzie działo publicznie, chociażby w mediach w sprawie porażki drużyny polskiej, to jest oddzielna kwestia, ale postawa Polaków, postawa społeczeństwa jest postawą zmieniającą się i widać to, tak, że nie ma jakiejś takiej wielkiego żalu, krytyki. Mimo porażki nadal wiele osób uczestniczy w tym wielkim święcie, w tych wielkich igrzyskach, można powiedzieć, doskonale się bawiąc i kibicując teraz innym drużynom. A czy to dobrze, panie profesorze, z punktu socjologicznego, patrząc właśnie z punktu socjologii, że organizowaliśmy, że byliśmy organizatorem, czy to było dla nas wyzwanie?
Znaczy, ja nie chcę wartościować, bo jako badacz, jako socjolog nie mogę mówić, czy to było dobrze, czy źle. Natomiast mogę powiedzieć, że kwestia organizacji, przyznania organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej między Polsce i Ukrainie spowodowała wiele zmian, nie tylko w całej tej infrastrukturze, która była rozbudowywana, Polska skorzystała jako państwo, ludzie pośrednio też uzyskali wiele nowoczesnych rzeczy, ale pozwoliło to, co mówiłem na początku, uczestniczyć w jakimś wielkim wydarzeniu, który ma wymiar ponadpolski. Jest to uczestnictwo w wydarzeniu, które ma charakter europejski i światowy. Jest to uczestnictwo w tych wszystkich działaniach, które dzieją się, powiedzmy, na arenie międzynarodowej, że łączymy się z innymi społecznościami, z innymi narodami, innymi kulturami. I to jest bardzo ważne. A czy my jesteśmy tolerancyjni? Tolerancyjni na przykład w tej sytuacji dla Rosjan, z którymi zawsze, nawet kiedy mieliśmy tutaj komentatorów sportowych, oni mówili, że mecz Polska-Rosja to jest coś więcej niż tylko sport. To jest też jakaś pozostałość, że a my Rosjanom pokażemy, bo zawsze mieliśmy jakieś historycznie z nimi utarczki. Tak, właśnie to przede wszystkim wynika z przeszłości, tak, tej przeszłości i ustroju komunistycznego, ale także z okresów wcześniejszych, z okresów zaborów. Zawsze był ten antagonizm Polacy, Rosjanie, kto silniejszy, kto słabszy i ta tolerancja tutaj jest w jakiś sposób ograniczana tymi stereotypami, tym myśleniem stereotypowym. Niemniej jednak należy dążyć do tego, że trzeba spojrzeć na drugi naród, nie tylko poprzez pryzmat pamięci, historii, ale także poprzez pryzmat człowieczeństwa i taki pryzmat ludzki. A czy panu profesorowi coś się nie podobało w trakcie, kiedy ta impreza, w trakcie tej imprezy? W tej chwili nic takiego mi nie przychodzi, jakieś konkretne wydarzenie poza jednym, poza burdami w Warszawie, tak, bijatykami w tych wszystkich chuliganów stadionowych, co rzeczywiście może być niesmakiem. Ja tutaj nie tylko mówię o polskich chuliganach, ale także innych. To było coś, co tę atmosferę zakłóciło. Druga rzecz to, że gdzieś tam mimo tego właśnie wielkiego święta pozapolitycznego euro w wypowiedziach polityków gdzieś tam ciągle powraca, chociażby na marginesie podejrzewam, że teraz będzie, jak już Polacy nie grają, częściej to występować i znowuż będzie przyczynkiem, że będą się jedni z drugimi i z trzecimi kłócić. Ale ogólnie odniosłam jednak wrażenie z rozmowy z panem profesorem, że to dobrze, że organizowaliśmy to euro. Tak, bardzo dobrze, bo to miało wpływ na po prostu nasze postawy, na naszą świadomość, ale także miało wymiar materialny. Pozyskaliśmy też wiele rzeczy właśnie konkretnych, materialnych. No i pięknie jeździło się też po Szczecinie, kiedy samochody były przystrojone w biało-czerwone flagi. Wtedy faktycznie ten patriotyzm i to poczucie, poczucie polskości dało się odczuć. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. Profesor Jacek Leoński dziękuję był bardzo naszym gościem. A teraz, szanowni państwo, króciutki przerywnik i zmieniamy temat.
Witamy Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Będziemy rozmawiać teraz o Akademii Muzyki Rozrywkowej. Tak jest, Rockstar. Witamy serdecznie Kamila Gębska, Pani Gabriela Malina i Pani Marela Raban. Nie pomyliłam nic. Witamy serdecznie. Akademia Muzyki Rozrywkowej, Rockstar. Co to za szkoła? Jest to szkoła nowo powstała. W marcu był pierwszy dzień otwarcia. Jesteśmy szkołą dosyć oryginalną, jeżeli chodzi o miasto Szczecin, ponieważ jest to szkoła muzyki rozrywkowej, jak sama nazwa mówi. Dodatkowa nazwa Rockstar też nie jest bez powodu, ponieważ połączyła nas wspólna pasja, czyli granie w zespole rockowym. Cała kadra gra wspólnie już od wielu lat w zespole rockowym. I to jakby zainspirowało nas do wspólnych działań i zarażania młodzieży tą samą pasją. Poza tym jesteśmy osobami wykształconymi po szkołach muzycznych, po Akademii Muzyki, po Akademii Sztuki. I jest to też dosyć nietypowe, że jakby realizuje się w tym typie muzyki, nie jest to muzyka poważna tylko. No właśnie, więc założyliście szkołę, a może raczej akademię, w której czego będziecie uczyć? Tak jak Gabrysia powiedziała, to czego będziemy uczyć, to w zasadzie będzie też zależało od uczniów, bo innowacyjny model tej szkoły polega na tym, że to właśnie oni dobierają sobie repertuar, jesteśmy elastyczni, no i realizujemy pomysły młodych, nie tylko młodych osób, bo mamy, myślę, że warto się tym pochwalić, co jest dowodem zresztą na inność tej szkoły. Mamy tatę z synkiem, którzy przychodzą razem na lekcje gitary. A od jakiego wieku dzieci mogą się do Was zgłaszać? Bo rozumiem, że dzieci, młodzież, starsze osoby też? Tak, również. Czyli nie ja, ma... też, ja też mogę do Was przyjść? Oczywiście, nie ma absolutnie żadnego ograniczenia wiekowego. Dzieci już w wieku 3 lat uczestniczą w zajęciach muzycznych rytmiki, w zajęciach grupowych. Dzieci od 5-6 lat mogą uczestniczyć już w zajęciach indywidualnych instrumentu. I tak jak wspomniała Kamila, są to zajęcia indywidualne. Jest również możliwość uczestniczenia na przykład z rodzicem, połączenia wspólnej pasji, muzykowania w domu potem i jakby zarażania siebie nawzajem fajnymi rzeczami. Czy aby dostać się do Waszej Akademii trzeba zdawać egzaminy, jak to często bywa w niektórych szkołach no, muzycznych, tak to powiedzmy? Właśnie na dniach 24 czerwca jest egzamin, są egzaminy kwalifikacyjne na następny rok. Ale to tylko tak poważnie brzmi. No tak, właśnie, dokładnie. Czy jest taka możliwość, że ktoś, kto no, źle wypadnie na tym egzaminie, no może tak się zdarzyć, nie zostanie przyjęty? Jest taka możliwość, aczkolwiek działamy w sposób taki, że wychodzimy naprzeciw również ludziom, jeździmy z bezpłatnymi audycjami muzycznymi po szkołach, szukając również młodych talentów, zarażając ich swoją pasją, tak jak wcześniej wspomniałyśmy. To ja bym chciała w tym miejscu zaznaczyć właśnie obecność naszej dobrej znajomej, tak, pani Maryli Raban, która jest jakby namacalnym dowodem na to, że odbywają się takie audycje w szkole i może... W sumie to jest bardzo fajny pomysł, bo dziewczyny już tutaj powiedziały o tym, na czym polegają takie zajęcia i że jest to łowienie talentów. Miałam okazję przeprowadzić wspólnie z dziewczynami taką praktyczną lekcję muzyki. Polecam wszystkim nauczycielom w całym Szczecinie i nie tylko, żeby te zajęcia miały taki fajny, praktyczny wymiar, że nie tylko teoria, ale naprawdę niesamowite wrażenie. Przyjeżdżają ze wszystkimi instrumentami, możliwość grania na gitarach, możliwość sprawdzenia się. Ja pracuję z chłopcami, którzy są sportowcami. To są chłopcy, którzy, można powiedzieć, czynnie uprawiają piłkę nożną i mają w tym zakresie niesamowite osiągnięcia. Nigdy nie myślałam, że będą chcieli grać w taki sposób na instrumentach, że to może być ich dodatkową pasją. Przyznam szczerze, że również ten motyw wystąpienia właśnie na takich warsztatach poprawił chłopakom między innymi ocenę na koniec, bo dla mnie to było niesamowite wrażenie, że siadają pierwszy raz do klawiszy, czy do gitary, czy do instrumentów perkusyjnych i po prostu no, grają fantastyczną rockową muzykę i to taką, która cieszy nie tylko współczesną publiczność, ale również no, naszych ojców czy nas, prawda? I to, że
można zrobić taki klimat niekonwencjonalnej lekcji, że odbywa się to w sposób praktyczny, gdzie wszyscy ze sobą, można powiedzieć, się nawet integrują, to jest fajne. I na przykład zauważyłam, że chłopcy, myślałam, że może będzie jakiś blok, że nie będą chcieli na przykład brać udziału w tych zajęciach, ale efekt, że po prostu 26 uczniów bierze aktywny udział i na końcu, można powiedzieć, jest taka prezentacja, oni mają okazję zaśpiewać do mikrofonu, to jest choreografia, to jest śpiew i wykonanie no, takie praktyczne utworu muzycznego. Naprawdę szczerze środowisku, nie wiem, no, szkolnemu polecam tego typu warsztaty, to nie jest reklama, tu chodzi na przykład ale o pracę. Ale czy szkoła musi się zgłosić do Was, że jest zapotrzebowanie na taki warsztat, czy po prostu wystarczy, że zadzwonią, Wy przyjedziecie? Jak to wygląda w praktyce? My wychodzimy naprzeciw. Jest tak, że podjęliśmy współpracę z praktycznie wszystkimi szkołami w okolicy. Nie było ani jednej odmowy ze strony szkoły. Wszyscy przyjęli to z dużym entuzjazmem. Wszyscy też myśleli, że będzie to właśnie bardziej taka teoria, wykład, może na temat muzyki. Jak bardzo fajnie reagują, jak przynosimy instrumenty żywe, że jest perkusja, że są klawisze, że jest gitara elektryczna, basowa, że nagle okazuje się, że przez 20 minut cała klasa gra, chociaż nigdy nie miała kontaktu z instrumentem, że nagle wszyscy się cieszą i nagle każdy odkrywa w sobie potencjał i jest to okazja, może jedyna w życiu, żeby spróbować czegoś takiego. Bo jest, tak jak wspominałam, wychodzimy naprzeciw. Nie jest tak, że czekamy, że ktoś do nas zadzwoni i zapuka, tylko sami przychodzimy i proponujemy coś takiego. Jest to nieodpłatne, jest to jakby pokrywane całkowicie przez nas. Chcemy zarazić pasją, bo jest to nasz cel i dlatego myślę, że jest to bardzo fajny cel. I chcemy przede wszystkim też właśnie wyławiać talenty w taki sposób, bo często ludzie, nawet nie ludzie, młodzi ludzie i starsi ludzie nie wiedzą o tym, że drzemie w nich chociażby właśnie klasa sportowa w gimnazjum numer 1. Naprawdę znalazłoby się co najmniej 10 chłopców, którzy śmiało mogliby się realizować w zupełnie innej dziedzinie, nie tylko kopaniu piłki. Moją alternatywę teraz. Powiedzmy może też o Waszych planach wakacyjnych. Chodzi mi tu o warsztaty. Tak. Na najbliższe wakacje są zaplanowane warsztaty ze sztuką w kolejnych blokach tematycznych. Przedział wiekowy jest tutaj już ograniczony, bo są dwie grupy od 5 do 12 lat. Tutaj jakby chcemy dotknąć wszystkich sztuk, nie tylko sztuki muzycznej, również plastycznej, teatru, bajkoterapii. Chcemy pokazać, jak aktywnie można spędzić czas, jak można kreatywnie wykorzystać wakacje, że nie jest to tylko jakby chodzenie na boisko. Jazda na rowerze. No i jazda na rowerze, że można coś zrobić wspólnie, że można spotkać ludzi, którzy mają tą samą pasję, odkryć coś. Przez to, że warsztaty są dosyć wszechstronne, dotykają właśnie wszystkich sztuk, można coś dla siebie wybrać, ewentualnie zostać w tej szkole na przykład od września i zgłębić jakiś temat. Bo warsztaty odbywają się właśnie w naszej Akademii Muzyki Rozrywkowej przy ulicy Granicznej 1. A ja jeszcze tylko dodam, że chyba będzie trudno się wpasować w wolne terminy, bo ja już zarezerwowałam na przyszły rok szkolny praktyczne zajęcia lekcyjne, jeżeli chodzi o muzykę. Moi chłopcy będą grali, to jest pewne, być może spotkamy się, będzie jakiś koncert. Mówiły Panie, że egzamin 24 w niedzielę teraz. O godzinie 17. A jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść, czy istnieje taka możliwość, aby w późniejszym terminie też się do Was zgłosił, we wrześniu na przykład? Tak, jest taka możliwość. Oczywiście zawsze ktoś jest w szkole, który będzie w stanie przesłuchać taką osobę i sprawdzić jej możliwości. Jeszcze wspomnę a propos łowienia młodych talentów, że przeprowadzając audycje w szkołach wręczaliśmy specjalne zaproszenia na te przesłuchania, które już były dosyć dużym wyróżnieniem i znakiem dla osoby, która będzie przesłuchiwać te osoby, że są to osoby, które już się sprawdziły praktycznie na naszych audycjach. No niemniej każda osoba, która przyjdzie na takie przesłuchanie kwalifikacyjne, będzie musiała wykazać się rytmiką i poczuciem metrum. Nie trzeba się przygotowywać na te przesłuchania, po prostu przyjść. A powiedzmy jeszcze o zajęciach w Waszej Akademii. Rytmika, nauka gry na danym instrumencie, tak? Jakim instrumencie? Tak. Gitara? Gitara elektryczna, gitara tak, klasyczna, gitara basowa, perkusja,
keyboard, pianino. A śpiew? Śpiewu jeszcze nie ma, aczkolwiek są plany. Są plany. Śpiewali chłopcy. U mnie śpiewali bardzo dobrze, im wyszło w ocenie innych nauczycieli. To były naprawdę przeboje. Knocking on Heaven's Door. Także górna półka, naprawdę. Tak naprawdę wydaje się, że nie stawiacie żadnych granic, bo oprócz tego, że wychodzicie sami do szkół, sami szukacie młodych talentów, to jeszcze pozwalacie na to, żeby na zajęcia przychodzili rodzice z dziećmi. Tak, zależy nam na tym, żeby zarażać ich pasją i pokazywać, że muzyka to nie jest tylko siedzenie w ławce, słuchanie teorii czy odtwarzanie z płyty, czy choćby chodzenie do filharmonii, choć nie ma w tym nic złego, ale jest to też praktyka, jest to rozrywka. Jest to też zabawa. Tak, spędzanie wspólnego czasu z ludźmi, którzy mają tą samą pasję, z aktywnym spędzaniem wspólnego czasu, nie tylko ze znajomymi, również z rodziną. Zaciekawiłyście mnie, muszę przyjść z moją córką do was. Zapraszamy. Na pewno się pojawię. Jeszcze nie wiem kiedy, ale się pojawię. Na razie, że tak powiem, wakacje, więc o tym chyba bardziej myślę. Bardzo fajny pomysł. Ja powiem tak, gratuluję pomysłu, bo to jest coś, co jest potrzebne, uważam. Tak jak właśnie mówiła pani, nie tylko sama teoria, ale głównie praktyka. To najbardziej kręci młodych ludzi. Dziękujemy wam bardzo za przyjście do naszego studia. Akademia Muzyki Rozrywkowej. Tak, były pani Kamila Gębska, Gabriela Malina i Maryla Raban. Bardzo dziękujemy. My chyba już kończymy, czy nie? My już kończymy. Dokładnie tak, Kasiu. My kończymy, kłaniamy się nisko i do zobaczenia. Do zobaczenia.